Okej, zaczynamy. Będzie to pierwszy komentarz. Wcześniej był podkład muzyczny, ale sam koniec, po prostu. Tamte filmy wolę pozostawić bez komentarza. Tutaj będzie już piękna, wyrównana walka. Oto jakie były składy. Moje wojska przeciwko Stavrosowi. Tutaj jest Bart. Tutaj Gans. Tu Raps. A tutaj Turek, który nie lubi, jak się go nazywa. Czy jak się tak go nazywa, ale trudno. Haha. Jak wczoraj oglądałem tę powtórkę jeszcze. Jakoś zawsze nie mogę się powstrzymać od oglądania głównie siebie. Ja cóż, tak już mam. To była taka mała intryga. Ja się cofałem moim 125, żeby zwabić Stavrosa trochę bardziej do przodu. A gdy już to zrobię, Bart miał wjechać lansierami od flanki. O, już zaczęło się strzelanie. Jak mówiłem, cofam się. No, mówiłem te bugi gry, kiedy jednostki mi się ustawiają nie tak jak trzeba. Trzeba poprawiać się, traci na to trochę czasu. Ale na szczęście nie ucierpiałem przez to. O właśnie, i tutaj już atakuje Bart. Jedną jednostkę wycofał, a kontynuuje szarże. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Ale tam oni tam nie atakują, no. Innego berwał. Osób pułk przyboczny jeszcze stoi normalnie. Ja powiem zobaczyć, o co mi chodziło. No, proszę bardzo. Zaraz będzie, że będą strzelać, a tak naprawdę nie będą strzelać. No dobra. Tam się nic nie dzieje. O, widzicie? Pokazuje, strzela. Oni nic. Stoją jak kołki. Niestety. Jakiś błąd był. Oho, tam się coś zaczyna daleko dziać. Ja sobie tutaj, o! Ty Guns wysłał dwie swoje jednostki. Szarżuje na moich strzelców. Więc robię czworoboki i cofam strzelców, ale zmieni kierunek. Mordy walczy, 2 na 1. Ale ja niedługo mu pomogę. Jak tylko ogarnę strzelców i piechotę. A, tutaj się już zaczęło, proszę bardzo. O, Raps szarżuje na Barta, widzę. Chociaż jest mi to na szarże. Też zawsze trochę mu zrobię. O, ja już tutaj ustawiony w rąby. Szarżuje na szaserów. Będzie też wspomaganie piechoty. Tutaj strzelcy wykańczają fuzjelierów polskich. Już niewiele ich zostało. Zniszczenie lekki tak od razu na początku. No, według mnie był to już do zwycięstwa. Dlatego się na nim wziąłem. Tutaj znowu Raps szarżuje. Tym razem na Turka. O, a tutaj Guns. A Raps się cofnął, jak widać. Ja tu cisnę już w fuzjelierach polskich i piechocie liniowej swoich podstawach, żeby łapali zasięg. Na razie te dwie piechoty wymiatają. Szarże Gansa. No właśnie, a pułk osób przyboczy stoi odwrotnie. A powinien strzelać w starą gwardę. No niestety. Pierwszy błąd Barta. Całkiem sobie nieźle radzą. Tyle wrogów, a oni nie trzymają. Naprawdę, wielki podziw. Szarże za szarżą. Nasi ludzie uciekają, panie! Razem Turek nie zrobił. Czworoboku. To jakiś czworobok stoi. W zasadzie strzelony przez te gwardy pierwsze. Znaczy nie. Raps się nie kapnął, że to może zrobić.
Chwyj go, nie każdy zawsze może wszystko widzieć. Nie, chyba Turek jakąś organizuje kontrszarżę, chociaż nie wiem. Ja wiem tylko tyle, co ja sam robiłem. Także to pierwszy raz widzę, co ty robią. Tutaj walczy Anglia na Anglię, to nie wiadomo. Czy tam jest ktoś ze swoich, chociaż to jest zupełnie lapsa. No i szarża. O, ta flanka raczej zostanie zniszczona. Wygwarny pierwszej na końcu. No tego już nic nie ma. No także Raps sobie nieźle radzi. To chyba słupki zrobił. Wiesz, nic co. Co już? O. Kolejna szarża. Gdzie jest Turek? O, wraca się do góry, teraz sobie na czerwoku. Tutaj Gwardia Piesza atakuje odwróconych muszkieterów. Oj Bart, oj Bart. No nie no, ci też są odwróceni? Nie no, daj ci spokój, a potem narzeka, że ci nie wychodzi. Aż wszystkie wojska tu cały. Też. Ajajajajaj. No super, bo nie ci kazałem wtedy ogarnąć. Ale nie widziałem, że masz wszystkie inne też. No to się już uspokoiło. Ok, zasilka była mała. Przerabs nie ma kawalerii. Turek jeszcze ma, ale za to ta cała flanka jest zniszczona. O, jeśli Raps nie zrobi czworoboku, to to będzie dobre. Ale znowu mi się tnie, ja nie mogę. Jak powiecie czemu? Daj. Stary rozszukuje nam szarże. Obronię się czworobokami, ale za to. Jego oliwka i też ma sobie charakter. Tak, jest stary rozszukuje. Dziękuję. Tutaj. Barta. W boku. No moi się tam, piechota się ma, czy tyle tutaj jest. Przeciwników też sporo. Ciężko to jest ogarnąć wszystko na raz. Tutaj stary rozszukuje błąd. Podchodzi znacznie za blisko. Sądzał, też tam mogłem chyba kiedyś pomóc Bartowi, a nie pomogłem. Tak więc... Z pole bitwy dużo się dzieje. Nie zawsze wszystko człowiek zauważa, potem na powtórce wychodzi. A kurde, czego ja tego nie zrobię? Czemu tego? Czemu tego? Czemu tamtego? Nie o to chodzi, żeby ogarnąć pole bitwy, popełnić jak najmniej błędów i zmuszać przeciwnika, żeby robił, wykorzystywać te błędy. Będzie festiwal czworoboków. No stopie robiłem. Nasi ludzie uciekają, panie! Którzy uciekają? Ale tam się mogą. Oj, czyli dzieje. Ale tego to ja nie rozumiem. Zamiast łapy strzelcami na zasięg, on podsyła piechotę. Może miał w tym jakiś zamysł. Przecież teraz liniówka w sumie walnie ostro tą oberwę. O. Turek sobie tutaj nieźle widzę z Gwardią poradził. O wow, Gwardia już odwrócił oddziały. No, całe szczęście, bo Gwardia już poszedł. Jakaś mucha mi to lata. Dobra, patrzmy dalej.
hrabiesz Gaussa. O, Gauss tutaj ma Napoleona. Nasi ludzie uciekają, panie! Dwie stare, pięciu szoserów. Tam, no właśnie, szwajcarską. Chyba... Zresztą nie wiem, coś tam potracił. Powiem, jak to będę edytował, to wrzucę wszystkie składy. Ja będę musiał do tego obejrzeć jeszcze raz powtórkę i notować. Czegoś tam nie robi do zabawy. O, Stavros już się tutaj cofa. Ja to będę gonić się sami. Potem tutaj przygrupuję cztery oddziały miewki. Pójdą pomóc Bartowi. W pewnym momencie Bart się na mnie wkurzył, że tam nie pomagam, ale nie wiem w którym momencie to pomogłem z Stavrosem.